got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Cześć i czołem, moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku ze Skyrima. To już chyba piąty odcinek. Ja jeszcze piszę z żoną. Bardzo przepraszam, ale wiecie, żona na Malcie i... Więc jak mamy wolną chwilę i ona ma zasięg i jest w domku, to... no to staramy się gadać. Ja słuchajcie, bawię się w złodziejaszka i okradam kogo mogę. Wiem, że to podłe i straszne, ale... Potrzebuję hajsu na nowy dom. Także tak to wygląda, że nikogo mogę, no to tylko kilka osób pokradłem w sumie, tak. To nic, ale trzeba, no. Trzeba sobie jakoś radzić. Słuchajcie, ja muszę gdzieś się przekimać i chyba w tym domku, jak dobrze pamiętam, w tym domku była taka możliwość, tak, że mogę się położyć spać, bo ta Hilda mnie zaprosiła. A chcę się przespać do rana. Ja mam też problem. Aha, bo zostawiłem na tą moją opiekunkę gdzieś tam. Chyba pod domem Kowala. Dzień dobry. Ruszamy? Tak, chodź. No potem o tobie zapomnę. Jak sobie życzysz, tak? Chodź, Livia, idziemy. Położę się spać. Potem sprzedam to, co mam, bo mam znowu sporo gratów. Jak sprzedam, to ruszymy na jakąś misję. Gdzieś. Poczekajcie, to piszę do żony. Jeszcze. Jest tu jakieś łóżko. Niech cię Talos prowadzi. Ej, tu miałem móc spać. Czy to nie u niej? Która godzina jest? Jest trzecia w nocy. Tu gdzieś można było spać. Ona chyba mówiła, że mogę u niej w domu, ale jakoś to tak nie wygląda, bo są zajęte łóżka. Może poszukamy jakiegoś innego wolnego łóżka, chyba że w tej tawernie. Tutaj byłem, bo widzicie, są porzucone talerze, czyli tam już kradłem. Wybaczcie, wiem, że to podłe, ale potrzebuję jeszcze sporo złota. Tu była chyba tawerna, nie? Tak. Kupiec, nie, to jest kupiec, ale kupiec to miał tawernę? Nie, nie miał tawerny. To jest tylko dom kupca. A kupiec teraz nie urzęduje. Co to może oznaczać? Powrót smoczego dziecięcia? Kto z nas dostąpiłby tego zaszczytu? Tutaj, tak, gospoda. Chodźcie, ja się położę, nawet jak to trochę kosztuje. No to nie wiem, 8 godziny. Jak można, to ktoś śpi, to nie. Który chce zrobić, to chętnie się na górę gdzieś wchodziło? Albo jestem ślepy? Mamy pokoje i... Właśnie. O, nie chciałem, Boże! Kurde, przypadkiem kliknąłem. Wchodzimy. Muszę, wiecie, chcę tutaj wejść, tu jakieś pokoje mówił, ja chcę się przespać. Mamy poko... Potrzebujesz pokoju? Porozmawiaj z... Znasz kaplicę Azury. Podobno mroczne elfy zbudowały ją, gdy uciekły z Morrowind. Co za widok. Mamy tutaj w Rzecznej Puszczy... Czekajcie, jeszcze raz. ...tego trójkąta. Fendal oraz Sven. Obaj walczą o życia kamieni. Jestem tylko kucharzem, chłopcze. Natomiast nie szukam przyjaciół. Powiedział, potrzebujesz pokoju, idź gdzieś tam. Nie wiem, gdzie teraz. Delfin? Jesteś tym gościem? Jasna tak. Sprawa. Jest twój na jeden dzień. Ten pokój? Czy który pokój? Stworzyli pokój dla mnie? Gratulacje. Ja nie będę teraz kradzie, że to tu postawili. Aha, jest jednak. Dobra, słuchajcie, to ja muszę... O, poczekajcie, jeszcze inaczej. Pośpimy do godziny...
4 godziny pośpimy. Tak, do 8.22. To jest spoko godzinka. Oczywiście zawód, no nic tam nie ma. Dobra, wychodzimy. Chodź nasza Lidziu, nasza opiekunko. Więc teraz tak, mamy trochę pierdół u kowala, tylko czy on już wstał? Wstał, super ekstra. Szukasz nowego ostrza? Przyjacielu. Sprzedam ci te jakieś pancerze, jakieś pierdółki, co mam. Broń Janusz. To sobie zostawiam, bo to też mi się przyda. To nie wiem, to zostawię. Aha, jeszcze w tym nie mam nic. To muszę potem naostrzyć. W stroju mamy coś na przykład dla ciebie, wiesz? Miecze, hełmy, praktycznie wszystko, czego zapragnę. Nie gadaj, bo tam czas leci odcinka. Ale muszę ci sprzedać. Nie wiem, czy tego nie wiem, bo to takie są. Mają bonusy, jakieś perki. Ale dobra, sprzedaję. Stalowa tarcza, sprzedaję. Zbroja, sprzedaję. I sprzedaję. Co mamy w różnych do sprzedania? A skóry to nie. Wytrychy. Co możemy kupić? Ja potrzebuję rudę. To potrzebuję. Żeby naostrzyć jakiś tam mieczyk, to pamiętam, czy sztylet. Bo miałem na to misję. A w końcu tego nie zrobiłem. Naostrzyłem sobie lepszy sztylet, a to mam misję na ten sztylet żelazny, tego po prostu wiecie. Dziabne, żeby zrobić misję, będzie spokój. O. Tylko mogę wykuć. Proszę. Wygląda nieźle. Jeśli włożysz dużo pracy w wykucie ostrza, będzie ci ono dobrze służyć w potrzebie. Chcesz mi dalej pomagać? Tak. Może zrobisz jakiś pancerz? Dobra. Proponuję zacząć od wygarbowania tamtej skóry. Zrobimy to. To zrobimy to, bo to są misje, punkty doświadczenia, a to mi się przyda. To mi się przyda. Wiem, że to dla tych, którzy już tego Skyrima grali, to może być nudne, ale to się mi przydaje. Potrzebuję doświadczenia. Ja już robiłem nawet sam sobie rzeczy. Skórzanych elementów. Paski, zapięcia i tego typu rzeczy. Jasne. Zobaczmy, czy zdołasz zrobić rzemieniowy hełm. Oto reszta potrzebnych materiałów. Zróbmy. Mhm. A potem robimy jakąś fajną misję. Będzie bitka, także... Żelazny, ćwiekowany, skórzany. Ej, ale miałem robić rzemieniowy hełm, a tu go nie ma. Więc o co chodzi? A jest rzemieniowy, przepraszam, rzemieniowy hełm. Ślepa kicha. Chodźmy do Alvaro. Szukasz nowego Alvora, ostrza? Przepraszam, proszę. Jak tak dalej pójdzie, to niedługo zatrudnię cię do pomocy. Dopasujmy wykończenie. Weź tę skórę na tamten warsztat. W porządku. Na który? W sumie nie wiem, co mam zrobić. Kazał wziąć skórę, więc dobra, biorę jakąś skórę i co? I chyba nic. Wiecie co, ja jednak odpalę sobie tą misję. Wzmocnij hełm, dobra. To by się zgadzało. Ty
tylko żelazo. Mogę wykuć ci młody. Masz talent, szlif umiejętności, a kiedyś będzie z ciebie świetny kowal. Może zatrzymasz ten sztylet i hełm. Kiedyś może przypomną ci o mnie. Będziesz kuć stal w niebiańskiej kuźni, co? Piękne. To dobra. To teraz to, co zrobiliśmy, sprzedaliśmy. Albo raczej sprzedamy. Najlepszą broń i bo po to nam takie graty. Mam dużo lepsze wyposażenie już w tej chwili. A tego nie używam. 14. Okej. To zostawić muszę w stroju. No kurde, głupio tylko to się przekłada. Ja nie wiem czemu czasem mi to wychodzi. Lepiej się chronić. Strój. Tak, czy mój hełm ma 18, ten ma 13. No to sprzedaży. Ale kasa już jest. Kasa, słuchajcie, jest w porządku. Czy mogę ci coś kupić? Jeszcze tylko zobaczę. Wiem, że miałem nie kupować broni. Kumam. Temat. Kumam, naprawdę. Ale może coś fajnego masz. Te rudy, podejrzewam, to się będzie przydawało i to kosztuje masę pieniędzy. Patrzcie, ile to kosztuje w wartości, a ja to sprzedaję. No, nic tu nie ma. Dobra, słuchajcie. Nie przedłużajmy. Zobaczę jeszcze na mój ekwipunek, czy ja wszystko, to się mogę jeszcze posprzedawać. Mam to jakieś pierdoły, to będziemy do tego, wiecie. O, tego typka, on chyba kupuje wszystko, tak mi się to wydaje. Jak on kupuje wszystko i wszystko sprzedaje... Gdzie powinien być, to dla nas bardzo ważne. Proszę. Dziękuję za... Jesteśmy jedynymi... Dla niektórych to nic. Dobra, dawaj. Jest bardzo cenny. Ja rozumiem, ja wszystko rozumiem. Pokaż co masz, muszę wszystko, bo ty jesteś fajnym tym, bo wszystko można ci sprzedać. Jesteś moim ulubionym typem. Rozumiemy tak, broń, strój, mikstury, składniki. Rozejrzyj się. Ja wiem, trzeba ci posprzedawać jeszcze tyle, ile możemy. Różne. Paski skóry, nie, to zostawiamy, księgi. Też składniki. To mała wartość, więc nie. Mikstury. Szkoda, że to nie jest szersze, bo nie widać, tak, ile tego jest. Ale to też jest malutkie, ciężarowo. Czy tak wygląda mój ten? Nie no, sporo mam, dobra. Upiększasz mój dzień. Chodźmy. Mamy kawałek drogi przed sobą. Zobaczmy, jakie mamy misje. To już byłem. Strażnica zbadano. Bo wiecie, tu chyba muszę zrobić szybką podróż, bo ja jakimś kamieniem wyłączyłem to, co wybrałem. Zróbmy to jeszcze raz. I w takim układzie zaraz jakąś misję trzeba odpalić sobie. Kamień złodzieja, kamień maga, wojownika. Okej. Okay. W takim razie bierzemy sobie dziennik. Bo tu mamy sporo misji. Gdzie jest ta misja teraz? Ja sobie ją odhaczyłem. Tu! O Jezu, nie, tam to za daleko. Trzeba zrobić jakąś inną misję. To jest, żeby na szybko pójść, nie? Bo to trochę bez sensu tak ganiać. Szczególnie, że mamy już praktycznie 15 minut odcinka.
To może być ciekawe. Ale tego nie widzę, znacznika. Ej, czego nie zaznaczyłem? Ty, no jestem, ślepy i nie widzę. Dobra, damy następną misję. To by było piękne. Tam idziemy. No, tam pójdźmy. Tutaj zabiję jakiegoś tego. To będzie, wiecie, taka misja, jaką lubimy. Mordowanie, zabijanie. I to jest najpiękniejsze. Chodźmy tam. Tylko tędy przejdę? Czekajcie. Raczej nie. Musimy iść tędy. Więc podejrzewam, że trzeba iść tym traktem. Nic tak nie poprawia humoru jak zabijanie. To jestem ślepy. Dużo warta, ale kurde, nie będę przy tego targał. Chociaż wezmę, że potem się wyrzuci. To ja taki ślepy dzisiaj. Dobrze idę? Dobrze. Nie wiem, po co to biorę, bo tak będę to wyrzucał, ale dobra, jak jest, to niech będzie. Fajnie tak spotykać bandytów po drodze, tylko czemu ja nie trafiałem? Dać mi rozumiem jednej rzeczy, bo to miało mi przybliżać przy celowaniu, a jakoś tak tego nie robi. Aha. Bo jestem gapa i muszę w tym widoku, podejrzewam, celować. No dobra. Żeby było bliżej. Jeszcze nie zwiedzamy. Na wszystko przyjdzie pora. Teraz zrobimy tego Hegszta. Daleko jeszcze? Połowa drogi. Skopa, to było piękne. Wiecie, wilcza skóra zawsze spoko. Ale ty mnie trochę, przyjaciółko, zawiodłaś, powiem ci. Powinnaś krzyczeć. Spróbujmy. Podoba mi się takie strzelanko. Jeszcze strzała do mnie wróciła. Rewelacja. Ajajaj. Nie kucnąłem.
Pokażcie mi mieczkę, mapkę. Nie, jeszcze prosto, jeszcze prosto. Trzymam przecież na górze mapę. To jest gdzieś tu. Chcę sobie zrobić szybki zapis, bo myślę, że za chwilę będzie rozpin ducha. Chodź, przyjaciółko. Gdzieś tu była ta babka albo jakaś osoba i gdzie ona poszła? Była jest na wierzchu. Twojego trupa będzie łatwiej okraść. Dupa Jasia po prostu. Beznadziejne to było. Oni jakoś od tyłu zaszli. Skąd? Dobra, idziemy. Ta się strzela, tak? Skąd on się wziął? Skąd oni strzelają? Ja tego nie kumam. Może z góry gdzieś. Dobra, chodźmy na górę. Jeszcze może będzie. Trzeba to przeszukać. Dobra. Chodź, chodź Lidia, idziemy. Na drugą stronę. Co tu to masz? Wytrych, złoto. Strzały. A reszta do kitu. Idziemy dalej. Idziesz? Przyjaciółko! Idziesz, chodź. Puste beczki, chodźmy. I co? Konie? Aha, tutaj.
Tam chodźmy najpierw, bo tutaj byli jacyś ludzie, których już zabiliśmy. Złoto, kotlet, strzały. Teraz nie było przypadkiem dwóch. Chyba mi się przyśniło, albo drugi gdzieś spadł, albo przyszedł. Chodźmy dalej, chodźmy. Jaka to jest w ogóle misja? Kurde, zrobiłem jakiegoś hejszta, czegoś. No nic, nieważne, idziemy. Czy jeszcze to zrobiłem? Nie, jeszcze nie. Tam musi być jeszcze jakiś boss. To mi się nie pokazało, że zbadano. Co tu mamy? Stół alchemiczny. Elfie ucho. Weźmy miksturkę. No, książki trzeba standardowo przeczytać. Wyjścia nie ma. Nie wiem, czy wszystkie. Czy nie wszystkie. Bębenek. Przeszukajmy komodę. O, buty. Nic nie ma. Nic nie ma w tym. Tu jeszcze jedna. O, a tu może chociaż będzie z 5 zł. Szacun na dzielni. O, 60. I nawet niezła miksturka. No dobra, chodźmy. Przeszukać trzeba wszystko, nie? Trzewiki do śmieci, proszę, książkę. O, ucznictwo, to lubię. Tu nic nie ma. Miksturkę weźmiemy, stolik przeszukamy. Ale szału nie ma. Co tu jest? Wino, nie chcę wina brać. Kufer, o, sztabka, wytry, złoto. Orkowy wielki miecz. Tylko widzicie, jaki jest problem. Tamtą zbroję wyrzucę. Strój. Sto. Jest ok. Idziemy dalej. Myśliwski łuk z popielenia. Porównajmy. Wiecie co, ja chyba zabiłem przypadkiem tego bossa. 12 obrażeń. 21. No panie. To tak naprawdę ja już to zrobiłem, rozumiem, tą misję. Tak zupełnym przypadkiem, kiedy zabiłem tego bossa, nawet nie wiedziałem, kim on jest. Bo co mi mapa pokazuje? W sumie nic, ale każe mi to wrócić. Więc zróbmy szybką podróż. Ale dziwne, że to się tak nie pokazuje, bo tam było, że zbadano, to się nie pokazuje, że zbadano. Może kogoś pominąłem. Poczekajcie. Pokazuje mi, że zbadano. Nie. Widzicie, to tutaj im pokazuje, że zbadano. Czy on kogoś tutaj zostawił? I co, pójdziemy jeszcze raz? Ale pójdźmy do tego Avicii'ego najpierw. Martwię się o resztę osad w dzielnicy. Nie mają góry. Tam może znaczy jakiś jeden człowieczek, nie? I mi pokazuje, że jeszcze nie jest badany albo coś. W sumie nie było żadnego bossa. W mieście, a nie w rzecznej puszczy. Ci nieszczęśnicy nawet nie mają góry. Zajmuje się głównie drobnymi kradzieżami i pijackimi bójkami. Od dawna nie mieliśmy porządnego napadu bandytów.
No i gdzie jest ten typ? Tutaj jest, dobra, wchodzimy. Typie, wstawaj! Pracuję jako zarządca dla Jarla Bal... Aha, rozumiem. Doskonale. Wiele ci zapyta. Czyli przypadkiem go zabiłem. To nagroda. Miłego pobytu w smoczej przystani. Mój kuzyn walczy ze smokami. A ja co dostaję? Tutaj nic nie zrobimy, słuchajcie, więcej. Misja w sumie jest wykonana. Czy mogę się przenieść jeszcze raz w tamto miejsce i je zbadać? To takie dziwne. Dlaczego mi tak pokazuje? Może teraz mi pokaże, że mogę tam się ciepnąć. Chcę stąd wyjść! A, muszę chyba tędy. Bo nie mam jeszcze 5000 na ten. Nie mam, ale jakbym sprzedał te graty. To do tego znowu trzeba, wiecie, dzień złapać, nie? Emeczka. Patrzmy, czy możemy teraz to się... Aha, i teraz mi pokazuje, że zbadano, tak? Super, a czyli tak jak oddam misję. Ha, i co tu zrobić, słuchajcie, bo znowu mam noc. I nie cierpię tych nocy, za szybko to mija. Nie mogę kupić mieszkania, nie mogę iść do kupca. Muszę znowu wynająć coś, żeby coś sprzedać. To jest tak... Czy wiem, że to jest realne, że jest tryb dnia i nocy i tak dalej. Ale irytuje, tak? Troszkę. To tamty poziom, to ważne jest. Rozdam sobie poziom. A domek, podejrzewam, kupimy w następnym odcinku, sprzedam te graty. A zrozumiemy jeszcze rzecz, bo teraz mnie interesuje jedna rzecz, bo gadałem też dzisiaj z Sajankiem. Gadałem też dzisiaj z Sajankiem, kochanym naszym. Aha, nie mogę tego zrobić, no dobra. Mi się od razu kamera włącza. Awans. Bo chcę zobaczyć to kowalstwo przeklęte. Teraz zdrowie w kolejności. Gdzie jest kowalstwo? Jest. Pokażę, jak to wygląda. A może opłaca mi się w to kowalstwo coś dać? Co tu jest? Kowalstwo stalowe. A potem jest magiczny kowal. Kowalstwo krasnoludów. A tutaj? Elfów. Czy wiecie co? Kowalstwo orków. Nie, bo ja idę w lekkie. To musiałbym mieć w elfowe. Wiecie co? Ja to zrobię. I to mi teraz powinno pozwolić robić nowe rzeczy. Obserwuj niebo. Zaraz sprawdzę to. Widzicie, mogę robić cesarskie. 26, to moja skórzana ma 29. To nie, ale mogę też robić stalowe, zobaczcie. Tutaj jest ciężki pancerz, pada. Logiczne, bo to stalowy to musi być ciężki, ale już jest, słuchajcie, postęp, tak? Mogę robić cesarskie, one są lekkie,
ale gorsze od skórzanych. Jak pójdę w elfie, to podejrzewam, pójdą jakieś nowe, fajne pereczki mi przyjdą do tego. Jest morowo, słuchajcie. Wiecie co? Tak, kradłem. Poczekaj tutaj, Livia. Wciąż tu jestem, jak sobie życzysz, tanie. A jak robię tak? I otwieram. Uj. Nie podchodź bliżej. Oj, cicho tam. Nie, z rozkazu Jarla nakazuję ci stać. Ech. Ile tego grzywne? 15. Muszę poczekać, aż on odejdzie po prostu. Wczytaj. Poczekaj, aż on zapójdzie. Jestem tuż za tobą. Zaczekaj. Zostanę tu na straży. To było gdzieś tak. Nie podchodź bliżej. O, masz na sumieniu zbrodnie przeciwko prowincji Skyrim i jej mieszkańcom. Mądrość. Masz. Skonfiskujemy wszelki skradziony towar i będziesz wolny. Co? Po zapłaceniu grzywny naturalnie. O ty dziadu, nie, to nie chcę. Dobra, sobie chyba odpuszczę tą kradzież. W takim układzie. Nie pozostaje mi nic innego. Jak znowu czekać, jak znowu musiałbym wykupić, wiecie, no to jest po prostu bez sensu, muszę mieć swój dom. Teraz myślę, że jak będę miał, zobaczcie, już mam tutaj trochę broni na sprzedaż. Zobaczcie, kostuch zombie. Mamy ten miecz, mamy jakieś, to, coś tam, no będzie coś do sprzedawania, tak? Muszę trafić na jakiegoś dobrego handlarza, no. W tej chwili to bez sensu. Co tutaj jest? Powiedzcie, w tym pokoju, bo tu nie byłem. Zapraszam. Mamy ciepłą strawę, ciepłe trunki i ciepłe łóżka. Lubię te... Co podać? Pogadam, bo to szkoda nie gadać. Wielkie wypalone drzewo w samym środku dzielnicy wiatru. To część świątyni Kinaret. Ludzie chcą, by Danica coś z tym zrobiła, ale nie wiem, czego oczekują. Ludzie mówią, że w pęknięcie mieszka ktoś, kto potrafi zmienić twoją twarz. Sprawić, że zaczniesz wyglądać inaczej. Jak Józek. Dajesz temu wiarę? Jak elf Józek, a nie jak elf Janusz. Dobrze, kochani. Dom kupujemy w kolejnym odcinku. Ja wam pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że zobaczymy się już jutro. A tymczasem Bogiem Lasem. Trzymajcie się ciepło. Piąteczka. Hej!